Dzień dobry. Witamy Was w tą, tą sobotę, wieczorną sobotę z WordPressem w niedzielę. Witam Was jak zawsze Dawid Urbański i Marcin Krzemiński. Witamy Cię Marcinie. Witam, witam. Dzień dobry. Lecimy jak zawsze na dwa kanały, WordPress po polsku oraz Marcin Krzemiński. Zapraszamy Was oczywiście jak zawsze do oglądania. Dzisiaj będziemy mówić o, um, tak naprawdę o wydarzeniu, które dzisiaj się już odbyło. Skończyło się wydarzenie. Tamte... W Gliwicach. Tak. Dziś, no, mieliśmy kontynuować coding naszego bloku, bloku, bloku Gutenberga z akordeonem, ale Dawid jest bardzo zmęczony, bo miał bardzo pracowity weekend i właśnie ledwo co wrócił, więc nie będziemy męczyć Dawida już z kodem. Zrobimy sobie właśnie Dawid nam opowie. Ja niestety nie dałem rady w tym roku dotrzeć do Gliwic. Dawid nam opowie o swoich o swoim doświadczeniu doświadczeniach. Tak, doświadczenia, niedoświadczenia. Zanajmy z WordCampem, bo też w nowej roli troszeczkę z tego, co widziałem. Zgadza się tutaj się jeszcze pochwalę. Proszę bardzo, mam nawet koszuleczkę. Ale to, to nie jest koszulka. To, a to jest koszulka yy, yy, uczestnika czy koszulka organizatora. Mm. Yy. Z tej perspektywy. To nie jest koszulka, to nie jest zwyczajna koszulka jak dla każdego uczestnika. Tej, jak się odwróciłeś, to myślałem, że tam jest napisane mid, ale że jesteś mięsożercą. Ale nie. To nie było, było odbite, nie? Tak w ogóle? Było. Było odbite. OK. To jest napisane crew. Nie, tam jest napisane team nie crew. A, czy coś takiego? Team? Dlatego, że powiedz... od no, prawie, prawie jak mid, nie? Ale nieważne. Słuchajcie, z suchymi żartami. Byłem na WordCampie w Gliwicach dzisiaj i wczoraj, a i wam powiem, jak było, także zaraz przejdziemy sobie bardzo. Najpierw, najpierw przede wszystkim pokażę wam szybciutkie wideo. Mateusz Kalis, przepraszam, że użyłem twoje, twoje wideo. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Bo widziałem, że już ich na Linkedinie, Wrzucę wam. Zobaczcie sobie sami, jak było. Najpierw w tym krótkim podsumowaniu, jeszcze raz przewinę. Mamy i Mateusza, który idzie, on był prelegentem w Krakowie. W, mhm. Na WorldUpie i tą amatę już po prawej. Bardzo w porządku, ziomeczek. Widzicie, było dużo ludzi. Dużo się działo. Była również e... jedna prezentacja po angielsku, Wendula kralowa. Niestety nie było mnie, ponieważ miałem w tym czasie warsztaty. I działo się networking, można powiedzieć, pełną gębą. Tu jeszcze mhm. był początek, także nie było dużo ludzi na tym holu, a normalnie było tam napakowane. Mhm. No i tak wyglądało to między mnie tak Miejsce takie great. samo jak w zeszłym roku, czyli na Politechnice. Zgadza się. Tak. Tutaj mam jeszcze, pokażę Wam. No moja dobra znajoma z Department of Web, Karolina, zrobiła mi zdjęcie i wysłała mi je podpisując God of Code. Mm -hmm. Także to jest zdjęcie z warsztatów, które prowadziłem, ponieważ tak naprawdę pierwszy raz zdarzyłoby mi się być w podwójnej, a właściwie potrójnej, czy nawet poczwórnej roli na jednym mm. wydarzeniu. Bo byłem tak prelegentem, miałem keynote speech, pierwszy raz również miałem keynote speech. W ogóle nie wiem, czy w ogóle taki jest w ogóle koncept w polskich WordCampach, Zazwyczaj nie było, czy było, nie pamiętam. W tym przypadku były nawet dwa. Mhm. Miałem również warsztaty. Tutaj właśnie zdjęcie z tych warsztatów upamiętniające. Miałem również, byłem również konferansjerem, który zapowiadał różnych prelegentów. MC tak zwany. MC. I, I również byłem um, co jeszcze byłem? Sponsorem. A jeszcze byłem sponsorem właśnie. Jeszcze sponsorowałem event. Także do kupy zebrałem cały if all. To jest właśnie ten mm. właśnie efekt. Mm -hmm. <laughs> Garka czemu Okej, okay, odwala mi, jestem zmęczony, także wrócimy z powrotem do tak jest. aktualności, do konferencji. Opowiedz trochę o swojej prezentacji może, o czym była. O i... prezentacji, oczywiście, tak, tak, już wiecie. tutaj powiemy, moja prezentacja była druga w kolejności, była o przyszłości WordPressa i mówiłem o tym, gdzie WordPress będzie za 10, 20, 30 lat i o tym, żeby się nie bać tego rozwoju tego WordPressa, tego, żeby iść z tym flow, zrobiłem kilka predykcji. Na najbliższy i na dłuższy czas, co będzie, czego nie będzie, czy WordPress w ogóle umrze, odpowiedziałem na pytanie, i tak dalej. Takie luźne lata, bym to powiedział. Bardzo fajna, taka otwarta prezentacja, wydaje mi się, mm -hmm. open-ended, nazwijmy to, z zachęceniem do dyskusji, do pytań, i tak dalej. Przede mną była jeszcze jedna prezentacja Krzyśka Goneta: Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w biznesie. Napakowana informacjami o sztucznej inteligencji, o tym, jak ją wykorzystywać. Wydaje się, że jedna z bardziej takich wartościowych prezentacji. Jeżeli ktoś robił sobie na przykład notatki, to z tej, z tej prezentacji na pewno bardzo dużo sobie wynotował. Jakieś narzędzie I... fajne, które ci. Ba, o wszystkim to? mówił. O GPT, o Midjourney. Ja nie robiłem hmm. akroli notatek, ponieważ musimy się skupić na pilnowaniu czasu, ale, ale Midjourney oczywiście dalej. Ja Spędziłeś po nim? Jeszcze kończyłeś prezentację, pewnie znając Ciebie. Nie, akurat, akurat tym razem to się nie wydarzyło, ale, ale była bardzo fajna prezentacja Krzyśka. Krzysiek też w ogóle, nie wiem czy wiecie, jeżeli, jeżeli nie znacie i nie wiecie, to Krzysiek ma kanał na YouTube, o wiele większy niż nasz. Nasza a razem wzięta. Tak, nawet razem wzięte, oczywiście tak. W Śmieszną też była sytuacją, że miałem przed sobą Krzyśka Goneta po prawej stronie, a po lewej stronie w drugim rzędzie siedział WP Ziom, który też mm. YouTuber, który ma też inny wiem, czy jeżeli znacie, jeżeli oglądacie to WP Ziom i w ogóle, jeżeli Jesteście tutaj, to pozdrawiamy Cię. Na tak poziomie i Krzyśku również, Krzyśka pewnie tutaj nie ma, ale w każdym razie. YouTuberzy się zebrali, ważne osobistości, wszyscy ze świata WordPressowego się zebrali. A następnie dynamiczna ktoś w Gutenbergu, Piotr Niewiadomski. Bardzo fajna preska, jak to zawsze u Piotrka. Techniczna dla deweloperów. Piotrek opowiadał o swojej własnej bibliotece, którą sam stworzył, która. Um, pozwala na łączenie, um, meta, łatwe łączenie meta z polami, z, z Gutenbergiem, a, a mm -hmm. na końcu okazało się, że Bindings API to jest tak naprawdę to, co zrobił Piotrek um, i wyprzedzili go po prostu, zaczęli wyprzedzili. Um, zrobili coś bardzo podobnego. Jednak mimo wszystko Piotrek rozwiązanie ma jeszcze interfejs, więc jest troszeczkę lepsze, ale idea jest bardzo podobna jak Bindings API w mm -hmm. Gutenbergu więc Piotrek był trochę niesmaczony, że nie, nie zdążył się nacieszyć swoją biblioteką za długo, ale oczywiście wiadomo, że i świetne również jest to, że rozwiązanie, które jest zrobione w Gutenbergu działa na bardzo podobnej zasadzie jak to, które stworzył Piotrek, co pokazuje też jego e, kumple, myślenia tak, i umiejętności. Macie Kuchnik, który swoją drogą e, ma podcast Rób WordPressa i napisał książkę Rub WordPressa, mm. Mówił o kronie. Taka bardzo podstawowa prezentacja dla ludzi, którzy robią, kru, po, potrzebują coś zaplanować. I ogólnie o WP kronie o wordpressowym kronie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Czy patrzyłem um. gdzieś na ten na, na Czy masz WP? książkę? Mam ją gdzieś, ale. Ma Marcin ma. Realizować. To ja tutaj to będę mówił dalej, a ty poszukaj książkę ma, Maćka Kuchnika. Mariusz Tarnaski mówił o środowisku lokalnym do pracy zdalnej i AI. Również bardzo fajna prezentacja. Ja już co prawda widziałem na Wordupie w Gdyni. I tak naprawdę bardzo przydatna dla wszystkich deweloperów. Potem mieliśmy przed przerwą prezentację legendy polskiego WordPressa i sceny WordPressowej, jak i też środowiska WordPressowego. Czyli Marcina Pietrzaka, który to zrobi sobie dość dłuższą przerwę w odpoczynek od wentów WordPressowych, a w szczególności od występowania na scenie. I to oto Marcin, proszę bardzo. I to wrócił Marcin z Maciej Kuchnik, rób wordpressa lepiej. Przepraszam, nawet zbuczerowałem nazwę książki, rób wordpressa lepiej. Mm, ale bez autografu, niestety, no ale dobra. No właśnie. Pamiętam tą historię. Opowiedz. Next time ją zabiorę, jak będę już no e, mobilny bardziej. E, także Marcin Pietrzak, nowiki 6.5 dla programisty. Marcin wybrał sobie hmm. najważniejsze według niego albo najbardziej takie, które jemu osobiście uzna, uznaje za na najważniejsze najciekawsze nowości w WordPressie 6.5. Jak zawsze takie prezentacje bardzo są potrzebne, żeby zaznajomić się z najnowszymi trendami i hmm. tym, co się w tym nowym WordPressie Dodaję, więc mhm. bardzo fajna prezentacja. A następnie po przerwie ja niestety nie byłem tutaj, ponieważ mhm. tu mi się moje warsztaty zaczynały dokładnie o godzinie 14, więc nie mogę powiedzieć nic o tej prezentacji ani o Karolu, niestety, ani o Arturze Cyganku i jak również Wenduli, kralowej, ponieważ tu cały czas trwają moje warsztaty aż do 15.30. Cała ta, ta sesja był, mnie ominęła mhm. niestety. Ale y, dla osób, które, na przykład dla ciebie, albo dla osób, które nie mogą w ogóle uczestniczyć, na te, prezenta te prezentacje będą wszystkie na WordPress TV, tak naprawdę, i na kanale na YouTubie, nie? Znając Dokładnie. Ja bardzo bym chciał sobie zobaczyć niektóre z tych prezentacji, więc y, WordPress TV, nawet WordCamp TV tu jest zakładka. Mm. I dokładnie w tej części WordCamp TV znajdziecie wszystkie nagrania z WordCamp Gdynia. Za jakiś czas, w 2020. Zresztą z poprzednich WordCampów też są, tak? Yy, yy. Wszystki dokładnie. Tak. Z WordCamp Asia też tutaj są i tak dalej. Tak. Tak. Więc tu można sobie zobaczyć. Ja sobie pewnie zobaczę, ktoś z tych prezentacji. Nie widziałem tej jedynej prezentacji po angielsku od Wenduli Kralowej, która była tutaj z firmy Widos, Wedos. Mhm. Nie wiem, jak się to czyta. W każdym razie, niestety, ominęły mnie one, nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Wróciłem za to na kolejny blok, ponieważ byłem również w obsłudze i zapowiadałem mm -hmm. ludzi, więc musiałem też pilnować czasu. Maciej Koralewski mówił o WPD. To Maciej jest w ogóle z WLC. WLC mm -hmm. było sponsorem, jeden ze sponsorów wydarzenia. WPD to jest ich własna autorska biblioteka, czy też program do zarządzania WordPressem na, w oparciu o Dockera. Czyli mm -hmm. po prostu mamy Docker, Docker Compose, WordPress jak lokal, tylko że bardziej taki z y, konsoli. Mm -hmm. Konsola, okay. i to łatwo też pozwala ściąganie strony lokalnie, wysyłanie mm -hmm. dalej, ściąganie, dzielenie okay. się z deweloperami i wszystko oparte mm -hmm. jest na Dockerze. To jest open source? Jeszcze nie jest open source, ale będzie podobno za niedługo. Jak będzie No to local. super, będziemy to obserwować, jak się Będziemy poradzi. to obserwować. Ja pierwszy raz to widziałem i słyszałem i jak zobaczyłem. Bardzo fajnie to wyglądało. Także jestem bardzo ciekawy tego rozwiązania, bo nigdy za wiele moim zdaniem tych rozwiązań do usprawniających nasze życie jako deweloperzy. Jest. Tak jest. Lena Sędkiewicz, ja... która jest świeżynką na scenie WordPressowej, jeśli hmm. chodzi o wystąpienia, ale Lena bardzo z bardzo bogatym backgroundem swoim, poza WordPressowym, zawsze bardzo fajne prezentacje robi. Mówiła o, o, o różnych sposobach na stworzenie stron WordPressowych, o tym, co jest lepsze, co jest gorsze, o tym, mm -hmm. do jakich projektów używać czego. Ogólnie taką mm -hmm. bardzo miała też prezentację subiektywną a, i po prostu przekazała swoje, 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 swoje myśli na temat najważniejszych jaki, rzeczy. Jakie i... był, jaki był podsumowanie? Czy już czas przejść na reaktową stronę mocy? Tak, podsumowanie jest tak. Prędzej czy później trzeba będzie to zrobić. Jednakowoż Elena jest fanką ACF-a i robienia wszystkiego od podstaw, mm. od zera w taki bardzo tradycyjny sposób. A myślałam, że HDMX-a, ale. Tam jeszcze nie doszliśmy. Jeszcze nie. Filip um, Sroka, pierwszy krok innowacji, nasze doświadczenie z prowadzeniem bloków płatności WooCommerce na polskim rynku. Filip e, miał bardzo, 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 bardzo specyficzną prezentację. Filip pracuje w. PlanetPay, też byli sponsorem w WordCamp mhm. Europe i oni. Planet Pay jest po prostu operatorem płatności mhm. i ich wewnętrzny Team chciał stworzyć, tworzy wtyczkę do WordPressa, która pozwala im integrować z różnymi ramkami płatności, które oni, oni jako ten operator obsługują mhm. i oni. Pokazywali, pokazywał w chwili problemy, jakie na przykład mają, przez to, że WooCommerce przechodzi na przykład z tradycyjnego checkoutu na blokowy. Mhm. I okay. że jako jedyni i nie, nie liczyli właściwie jedyni na rynku i pierwsi przecierają szlaki właśnie w wsparciu płatności w tychże blokach, w czekaut. Mhm. I że jakie mieli problemy z tym związane, że na przykład nie było żadnych informacji na ten temat, jak to zrobić. Nie było żadnych pokazanych innych przykładów, w jaki sposób dodawać te płatności do tych bloków i tak dalej. Więc ciekawa z punktu widzenia takiego case'u prezentacja, jednak bardzo, bardzo, bardzo specyficzna. Prawdopodobnie mało kto jest w stanie wynieść coś z niej, ale z punktu widzenia takiego interesującego case'u była bardzo fajna. I Tomek Kukiewicz który mówił o powielonych treściach w, w, na stronie i jakie one ja mają dla SEO, co, co, co jest o SEO. Inaczej, co ja chcę powiedzieć, jaki mają wpływ na całe mhm. strony i o dziwo Tomek Ołkiewicz mówi o tym, że ich duplicate content wręcz strony ich promuje, zamiast mhm. ich, e, zamiast je zbijać w dół, ponieważ. Karak, tak? Działa to mniej więcej tak bardzo w bardzo dużym skrócie, że mają jedną stronę, która jest taka oryginalna, OG ją nazwijmy, mhm. i mają po prostu dziesiątki czy dwadzieścia powiedzmy różnych stron, które mają link kanoniczny linkujący do tej strony OG jako oryginał. Mhm. I samo to, że te odbija. inne strony, jakby linkują do niej, mówiąc, hej, my pobraliśmy ten oryginał stamtąd, promują mhm. jakby, jakby wartość tej strony oryginalnej. Mimo, mhm. że tak naprawdę jest to sztucznie wykreowane. tak? Ta, ta mhm. sieć 20 różnych stron. Mhm. Sobot. I to, I to był koniec. I tutaj pomiędzy jeszcze tutaj nie ma, tego, nie ma to tego nic wpisanego, ale był middle party, w, w pubie z bilardem, jak zawsze. Imprezy wordpressowe 10 razy, tak? Można powiedzieć. Bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi. Nie tylko między nie tylko, w każdej przerwie. Było blisko, żeby nie zjadł obiadu, bo tak dużo po prostu rozmawiałem z ludźmi. Mhm. Tak samo było na imprezie, byłem już bardzo zmęczony, ale i tak poszedłem i tak się dobrze bawiłem. To. A potem z 13 kwietnia już Jesteś musiałem... Szaleni fani, naszych spotkań. Co? Mamy mamy, mamy, mamy na czacie. Nie, nie. Tutaj nadal jeszcze mamy sobotę, jestem tak znaczony, że jeszcze Wam nie pokazałem, że w sobotę mm -hmm. mieliśmy również warsztaty. Mm -hmm. Oczywiście ja ze względów oczywistych byłem zaangażowany w pomoc, w obsłudze tych pre prelekcji, więc nie było mnie na żadnych warsztatach, mm -hmm. więc też nie jestem w stanie powiedzieć, ale migrowa ludzie migrowali na warsztatach od rana, Tak e, tak wykorzystywali nomi w kontekście SEO, Krzysiek Radzikowski z Tomaszem Kołkiewiczem... E, mm -hmm. Swoją drogą, Krzyśka Radzikowskiego albo nie widziałem, mhm. albo mi po prostu gdzieś gdzieś minął <grym <grym na, na ewencie. Testowanie hmm. od Kresa, jak to, jak to jak. byłem ja, oczywiście. Mhm. Łukasz Wroński, który jest specjalistą od commercea Widziałem, jak, byłem na jego warsztatach w, na Wordapie w Grywicach jakiś czas temu. I mhm. um, wydaje mi się, że to było coś bardzo podobnego. Jednakowoż, nie wiem, czy to było dokładnie to samo. Mhm. Artur Cyganek z firmy, której zapomniałem nazwę, wybaczcie mi, jeden ze sponsorów. Jak klikniesz, to będziesz pewnie wiedział w imię. Zgadza się. To o, o zabezpieczenie przed botami i migracje u Macieja Kuchnika z wykorzystaniem SSH, to tu Marcin by się pewnie odnalazł, tu by pewnie WPSLA jak wjeżdżał i inne takie bajery. I tak jak mówię, po tym dniu nastąpiło middle party, a w niedzielę 14 kwietnia już o 10 rano było powitanie i hmm. od 10.10 .10 jechaliśmy. I tu jedna z moich ulubionych prezentacji, hmm. Magda Paciorek. Jak ona, z... ona dała radę na 10.10? .10. Oczywiście, a Magda się... bardzo spokojnie, poprzedniego dnia, zgadza się, opuściła lokal razem ze mną o okay. normalnej porze, a następnie 10, 10, o 10.00 następnego dnia. Wystąpiła mhm. na scenie i mówiła o tym i o sposobach łatwiejszych i trudniejszych, w jaki mhm. sposób tak naprawdę od, zacząć odchodzić do tego ACF-a. Czyli to mhm. jakby ten future, to jest oznalezione jako technologia. Ja bym zrobił technology slash future tutaj mhm. w tej części. I pokazywała po prostu sposoby, jak zrobić sobie repliterkę w Gutenbergu i o wiele lepszy niż w ACF-ie, tak? I tutaj w dużym skrócie, jak kogoś nie było, to template, allowed tags i template log content-only. Trzy fazy kluczowe, cała prezentacja okay. w tych trzech fazach kluczowych. Mówię się by zamknąć. Jednocześnie odbywał się również w sali F Contributor Day i w sali J odbywał się warsztat tworzenia stron, głów, stron głównej New York Times z full-site editora na WordPressie. Wiem, że ludzie tam byli, ludzie sobie chwalili ten warsztat. Jednocześnie ja Oczywiście nie mogłem tam być, ponieważ pomagałem tutaj My na tym praktyce. zaznaczyć, że te warsztaty prowadzi, prowadziły dwie osoby, które pracują w Automatiku. Zgadza się. Maciek e, i dosyć, Maciek. Dosyć znają pewnie od, od, od podszewki koncept FSA tak naprawdę. Zgadza się. E, tu Adrian Kałamajski z iLabs. Mhm. E, tak, z iLabs, jak dobrze pamiętam. Znaczy miał koszulkę iLabs, ale czy tam pracuje, to nie wiem. Może już nie pracuje, a może pracuje, kto wie. On chyba w każdym razie mówił o marketingu, o tym jak wydawać pieniądze, żeby nie przepalać i bla bla bla. Bardzo no. fajna prezentacja, dla szczególności dla osób, które są tym zainteresowane. Przemysław Hernik, Przemek bardzo, bardzo, bardzo fajną prezentację zrobił na temat larawelowego larawelowego hmm, kapsuł. Zapomniałem jak się nazywa? Laravel Capsule, dokładnie. Uh -huh. I to jest po prostu zarządzanie bazą danych wordpressową przez tę bibliotekę Laravel Capsule, czyli zastąpienie uh -huh. tak naprawdę WB, WPDB przez tą bibliotekę. Podoba mi się bardzo ta prezentacja, nigdy z tego nie korzystałem, ciekawe czy będę kiedyś potrzebował. Uh -huh. I Mariusz Jałyński, niestety ja już na tej prezentacji też nie byłem, ponieważ wyszedłem na na chwilę z, na, na, na zewnątrz już nie wróciłem, bo już mnie zaczepili już networking się rozpoczął pełną gębą no i potem powiedzmy w spokoju do, do, dotrwaliśmy do końca konferencji o 3 po południu ogólnie uważam konkurencję za duży sukces, właśnie dziękuję również przede wszystkim Kasi yy, Aleszczyk oraz Monice Swobodzie za zorganizowanie dziękujemy dziewczyny, brawo tak event jest. był bardzo, bardzo, bardzo fajny. A jeszcze jak. to tak. Podobno to z zeszłego roku, albo ta sama de facto. Zgadza się. Ogólnie był, wydaje mi się, że event był, event był o, wie, o nie o wiele, odrobinę mniejszy, ponieważ w zeszłym roku odbywało się to w tej największej auli oraz w auli obok, a w tym mhm. roku odbywało się tylko to w mniejszej auli, która była na parterze. A warsztaty były na drugim piętrze. To jedna różnica, którą zauważyłem. Mhm. Poza tym. Wszystko było bardzo podobne. Może na plus, bo ta duża aula była naprawdę ogromna i nawet jak tam się działo dużo osób, to mogło się wydawać, że tam prawie nikogo nie ma tak naprawdę. Nie? Tak, ale z rzeczy mniej optymistycznych, ponieważ mówimy zazwyczaj cały czas o optymistycznych rzeczach, to jest to, że doszły mnie słuchy tutaj, powiedzmy, powiedzmy w towarzystwie, że jest być może za dużo tych WordCampów polskich obecnie, mm -hmm. że może przesada, bo ciężej jest zdobyć, Uczestników, ponieważ wiadomym jest, że są w tym roku są trzy konferencje. Gliwice zaczynają, WordPressowy szał, potem jest Kraków, który jest tuż przed WordCampem Europe oraz Gdynia, która będzie w sierpniu, jak dobrze pamiętam. A nie w listopadzie? Albo w listopadzie, gdzieś później, później w roku. Mhm. W każdym razie są trzy WordCampy, i tak naprawdę one się kanibalizują, lekko mówiąc. Jeśli chodzi o uczestników, ponieważ nie każdy chce jechać na wszystkie trzy World campy w jednym roku. A kiedyś raz, a, a, a część, tak jak powiedziałeś, ciężko prelegentów, no bo a potem też jak jest ciężko prelegentów, to potem się te prelekcje na przykład powtarzają, tak i to też I jest taka, taka sobie wartość dla kogoś, kto jedzie na wszystkie trzy i na przykład jedna trzecia prelekcji jest taka sama, nie? No właśnie i poza tym jest i było też coś takiego magicznego w tym jednym World w ciągu roku, że wszyscy się zjeżdżali. I się mm -hmm. spotykali, bo był World Cup tak? Więc mm -hmm. zastanawiam się, czy to na dłuższą metę jest do utrzymania i czy to tak będzie wyglądać. W każdym razie mm -hmm. um, y y y no. widzę też, że sponsorzy na przykład. Niektórzy, którzy są na przykład bardzo często nie będę mówił tu z nas, albo albo są na każdym evencie, jaki widziałem wordpressowy i na którym byłem, na przykład nie było ich tutaj już. już mm -hmm. się jakby formuła wyczerpała za dużo, tak? Już stwierdzić, mm -hmm. że nie, nie będziemy tu, tu nie przyjedziemy już na przykład w tym mm -hmm. roku, w tym momencie. Także. Mm -hmm. Coś może do przemyślenia, ale żeby nie mówić tylko o negatywnych rzeczach, albo żeby zakończyć w ogóle ten temat World pozytywnie, to jedna z osób, które tutaj są na tej liście tych prelegentów, a mianowicie Magdalena Paciorek, będzie prelegentką na World Campie Europe w Turynie. Wielkie brawa dla Madzi. Tak jest. Ponieważ Madzia bardzo ciężko pracowała na to, aby zostać taką właśnie prelegentką w, na World Campie Europe, największej konferencji WordPressowej na świecie. Przy okazji możemy powiedzieć też, że mamy aż czterech Polaków. Największa reprezentacja w historii World Campu Europe z Polski, jeśli chodzi o osoby występujące na scenie, a mianowicie mamy Adama Zielickiego. Jego nie trzeba przedstawiać. On tutaj był w środzie. Z Gutenbergiem jest tutaj naszym serdecznym przyjacielem. Na Main Stageu też warto wspomnieć, tak? Nie mówił o Playgroundzie. Mhm. A Michała Czaplińskiego. Czy Michał Czapliński? Nie, Michała Czaplińskiego nie było. Był Maciej Grabowski i Maciej Pilarski. Mhm. Czyli Michał, Czapliński, Michał Czapliński też chyba pracuje w Automatyku, tak. jak dobrze pamiętam. Tak, 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 tak. Zgadza się. Michał pracuje w Automatyku i również będzie robił prezentację na temat Interactivity API. On pracował we Frontity front wcześniej. We Frontity został prze, przejęty, okej. Okay. Razem z Frontity. Czyli tak. mamy potem jeszcze Magdę, która będzie mówiła o budowaniu bloków w Gutemergu. to jest jej konik obecnie. Bar, jest jedną z największych specjalistek w tej dziedzinie w Polsce obecnie, nie, nie, nie boję się tego powiedzieć. Oraz oraz, oraz, mamy jeszcze Pawła Janusa z Awesome Studio, który będzie mówił w 15-minutowy talk, będzie miał na um, traku biznesowym, mm -hmm. moim zdaniem to jest mega, po, podoba mi się, podoba mi się, więcej, tak. jeszcze więcej Polaków się zgłaszać tam, moim zdaniem, jeszcze więcej, mm -hmm, spamujmy mm -hmm. ich, jedź, jeźdźmy, opowiadajmy i pokazujmy Polskę i że jest super, że mamy tutaj zarąbistych ludzi, że, mm -hmm. że sobie, e, że, na, że nasze community jest najlepsze, tak? Tak, i Serce aż to World Camp w Polsce. Serce, serce, serce rośnie. I ogólnie powiem jeszcze o World Camp Europe. W, 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 czy jeszcze są bilety do kupienia? Jeszcze są. Mhm. Jeżeli ktoś by chciał, to General Admission nadal jest do kupienia. za ja, ja osobiście polecam każdemu. Jeżeli chcecie, przeleciecie do Turynu. Dawajcie, przelatujcie. 50 ja mld. Bardzo symboliczna kwota, jak za taką konferencję, tak dużą, z taką ilością prelegentów, wiedzy. I e, samego tak, tak. matamu Ledwega możecie poznać. Tak. Ja zresztą. Przybić mu piąteczkę. Otworzę tutaj. Może czekajcie, dajcie sekundę, zrobię to na innej karcie, bo pokażę Ci, Marcin, jaki miałem slajd. Nawet nie wiem, czy byłeś tego świadomy. Aha. No. Czy wyraziłem zgodę? Właśnie. Okej. Okay. Hmm, finalna <laughs> wersja prezentacji. Tutaj wjeżdżamy z prezentacją, bo ja już nie mam tej prezentacji na tym koncie, także tutaj. Muszę sobie tutaj wejść i zrobić mały um, na innym oknie. To, ja, to ty rób, a ja opowiem. Warto sobie zajrzeć na agendę, jeśli nie jesteście jeszcze przekonani, czy wybrać się do Turynu, czy nie. Naprawdę jest tam mega, mega dużo um, wystąpień. Są też warsztaty, oczywiście, i tak dalej. Mhm. To był jeden ze slajdów, także byłeś, byłeś ze mną. Przy Dziękuję Jako dowód na to, że tutaj, tutaj jest akurat zdjęcie. Przy cytacie, cytat z Mattem że on chciałby, mając 80 lat, jechać na taki World Cup bo tak powiedział na World Cup I widzi, że widzi siebie 80-letniego na tych eventach i widzi hmm. Worldesa bardzo mocnego za 100 lat. Pewnie to wtedy to. wpadł na pomysł. Y tego Lifetime Deala na Wordpress.com za 10 tysięcy dolców. Coś mi się to łączy. Jeszcze WC Wrocław będzie na, na jesień. Okej, okay. o cześć w ogóle Kamilu. No, tak tutaj też przy okazji powiem, że właśnie z Kamilem, który tutaj komentuje nam w jednym hotelu spaliśmy właśnie na World Gliwicach. Kamil przyjechał sobie bardzo spontanicznie bez hotelu, bez bilet kupił na ostatnią chwilę w przeddzień. Z tego co wiem, to też powiem tutaj taką historię śmieszną, że Kamil zapomniał kupić bilet i wszedł dzień konferencji i napisał do organizatorów, żeby mu odblokowali możliwość kupienia chociaż na chwilę. I Monika z organizacji przystała na tą prośbę i odblokowała Kamilowi na chwilę możliwość bu bukowania, więc wszystko da się załatwić w razie co. Tak. Kamil przyjechał, ale nie miał hotelu, więc, więc przegarnąłem go i... Bardzo dobrze. Polecasz tego Olegrowicza jednym słowem? Tak, Kamil, tak. A, a wiemy kiedy będzie World, Camp, World WC Wrocław? Czy nie wiemy? No, ja nie w każdym razie wiem. to już będzie czwarty w takim razie tak Wrocław. No, na razie jeszcze nie jest ogłoszone nic, także widzę, że jeszcze nie wiadomo. Cześć Patryku. Patryk, Patryk. Czy my się widzieliśmy Patryku? Napisz mi czy się widzieliśmy na World Campie i czy rozmawialiśmy, bo rozmawiałem z bardzo wieloma ludźmi także. No, Kamil to jest też jeden z organizatorów zeszłego zgadza roku. Się, w, w, zgadza w, w, się. Kamil, organizator Ja powiem Wam tylko jedną rzecz. Tu widzicie tego Kamila jeszcze jeszcze raz, wrócimy na, na ekran. Chłopak, chłopak w moim wieku jest. <laughs> ja też jestem chłopak, chłopaczek. Jeszcze w planach, ok, czyli mamy jeszcze w planach, nie wiemy kiedy będzie Wardcampa w Wrocławiu, ale. Kamil pierwszy swój World Camp, wiecie co zrobił? To chyba jest nie bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ Kamil swój pierwszy World Camp miał World Camp Porto, World Camp Europe. Nigdy nie był na World w Polsce, nigdy nie był na World Camp w Polsce. Pojechał od razu na Wordup, World Camp Europe do Porto. Ponieważ pracuję razem z Mariuszem Szatkowskim, możecie Mariusza kojarzyć, organizatora słynnych wor, w, gdyńskich, trójmiejskich World upów i World Campów. I po prostu je w pracy zasponsorowali ten wyjazd i pojechali na WordCamp Europe. Kamil mi opowiadał, że on był bardzo anty konferencje. Nie widział celu jeżdżenia na konferencji. Nie widział tego w ogóle po co, tak jeździć na konferencję mm -hmm. bez sensu. Ja sobie zobaczę online, o ile mi się będzie chciało. I tak się pojechał, i tak poznał nas, tak się przekonał, że od tamtego pory jeździ na wszystkie konferencje WordPressowe, jakie są. Także to jest moim zdaniem, idealny testament dla. Tego, jak fajne są te konferencje. Tylko mówię, tylko mówię. Nie mówiąc o tym, może już w organizacji jest, tak jak mówi Marcin, tak, współorganizował tak. World Camp we Wrocławiu tak. e, i e, bardzo zachęcam go również, żeby może wystąpił na takim World Campie, co byłoby super oh. e, Tak żebyś ty nie musiał robić i prelekcji i warsztatów. I... No już nie chcę zabierać tego miejsca ludziom. Ja bym tak. sobie chciał pojechać jako uczestnik czasami. Dawa jeszcze agendę World Camp Europe. przejrzymy na szybko najciekawsze i zobaczymy Dobra. co tam jest. Co tu mamy w agendzie jeszcze raz? Schedule. Um. Kino sustainable open source is the future. To Odwiosta. będzie p 2 p To będzie, pitu, pitu. To będzie mowa, mowa o omówieniu. Ale mamy tu ciekawe osobistości, tak? Na przykład Josty mhm. i Juliet Reinders-Folmer. Nie znam tej, tej osoby? Nie, nie znam. On Ale Josta też... to chyba raczej wszyscy znają, tak? Josty Wijk. Taki plugin mało zrobił. Właśnie, taki, taki jakiś uścika tam, nie? Potem tak, Playground. Osobiście pójdę na tę prezentację, sorry Adam, ale tylko dlatego, że widziałem tę prezentację już cztery razy. <noise> Także wybacz mi, rozumiem, że WordCamp Europe, ale um, no, wybiorę się tutaj na prezentację no. o Interactivity API, ponieważ to jest coś, co jest, nie, nie widziałem jeszcze o tej prezentacji, tylko Magda zrobiła prezentację o Interactivity API. No i tak. gdzieś indziej są informacje o workshopach, więc nie będę. Już będziemy na WordCamp jak ty właśnie, nie? Magda mówiła. Tak, ale że... zobacz, jak fajnie mają, mają 45-minutową prezentację na WordCamp Europe. To jest boss. Co? 2024 Default, Pushing Default, themes Forward. To jest ciekawe o tyle, że ta pani jest, jest liderką w zespole robienia WordPressowych motywów. Także ma insight, info. Mhm. Może być ciekawe. SEO, SEO mnie tak nie interesuje, szczerze mówiąc, ale tak. jest to w części development, więc może, 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 może. Mhm. A ty masz nie jakieś komentarze co do tego? No, nie, no. Ja się cieszę, że Adam trafił na Mainstage'a. Próbował dostać się w Atenach, ale niestety się nie udało. Ale miał connect bardzo sukces. sukcesem. zrobił za to taki connect, takie warsztaty interaktywne, można na powiedzieć. 25 osób. które, które były bardzo 30. dużym sukcesem, tak naprawdę. No, a tutaj Mainstage, tak naprawdę, zaraz po kinocie, więc myślę, że będzie bardzo dużo ludzi. No i trzymam kciuki za Adama. Co dalej tu mamy ciekawego? Coś tu widzisz. To, to jest hmm. bardzo ciekawe też, zobaczymy, ale tu nie wiem, czy to, czy to jest warte 45-minutowego toku. Zobaczymy. Hmm. Widać, że takie w sensie społecznościowe, Chciałem powiedzieć, że generalnie wokół organizacji WordPressa, tak? Tam jest uh -huh. WordPress.org, tutaj mamy WordPress.org, jeśli chodzi o repozytorium pluginów. To pewnie będzie seria statystyk, ile nowych tak. pluginów powstało, tak. jakie pluginy, jakie są najpopularniejsze, bla, tak. bla, 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 Ile mm -hmm. osób przy tym pracuje, jak długo trwa review. Tak. Może być to ciekawe dla, dla kogoś, zobaczymy. Kto chce opublikować przede wszystkim na przykład swoją wtyczkę, tak? W Dokładnie. W ja, mnie to interesuje, bo ja akurat chcę opublikować, więc pewnie na tym się pojawią. The Art of Product, czyli bardzo, bardzo, bardzo taki skąpy tytuł. Mm. Lakoniczny. Mm -hmm. Okej, okay, ciekawe w design. Ale od znanej osobistości w WordPressowym świecie. Tamile Easter e... Zgadza się tak. E... Nie poznałem... z tego, co kojarzę, to ona nie wiem, czy w automatiku pracowała, ale chyba tak. A teraz pracuje w tej niemieckiej firmie. Jak oni się nazywają. Tacy zieloni. Zapomniałem nazwy. Anyway. Jedziemy tutaj dalej. Nieważne. ważne. Mm -hmm. Insight. Mm? Insight. Mam, wiedziałem, to jest, to jest, to jest. bo pracuję, umysł pracuje. Zielone logo, niemiecka firma, okej. Okay. <laughs> Legacy to Block, an in-depth look at migrating. To może być bardzo ciekawe moim zdaniem. Chyba prawdopodobnie najbardziej ciekawa jeszcze z, z tych, co czytaliśmy do tej pory. Oczywiście SEO i e-commerce mm -hmm. dla osób, które e-commerce'owe rzeczy mają bardzo, bardzo fajne. Wszystkie te rzeczy będą również nagrane. nie? No i dajcie. Tak tak i na żywo w ogóle jak ktoś nie może dotrzeć to może sobie po prostu obejrzeć online. Tak? Accessibility na YouTubie na Wordpress.org na oficjalnym kanale będzie po prostu to na żywo leciało za free dla każdego. Jeżeli ktoś to jest new, nowe API które było przez Adama Zielińskiego otworzone swoją drogą mówiliśmy mm. o nim na naszym kanale mm -hmm. w, na wschodzie z Gutenbergiem mówił o nim sam twórca Adam Zieliński współtwórca mm -hmm. będzie o tym cała prezentacja na WordCamp Europe. Mm -hmm opracował kolejny bawiłem się nim i dobre yy, tak ale wykorzystałem inne rozwiązanie w zadanku jednym okej okay. yy, w każdym razie block hooks to też jest, hooks, jest fajne ale cała to ta cała seria 15 będzie 15 minut 15 to jest jakiś minut został, top, tak? tak no myślę że to będzie takie po prostu pewnie przejście przez, in, przez, 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 przez dany feature Mm -hmm. I 15-minutowy również o serczu podejrzewam. To jest też powiedzieć. spoko temat. Ciekawe, bardzo. Tu mamy SEO i biznes. Już nie będziemy przez to wszystko przechodzić, ale sobie zobaczymy, co mamy w, w sekcji Development, czyli to, co nas interesuje. Um, mm. To może być ciekawe. Tutaj szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym poszedł na to. Czy nie na jak to. nie? O UPSDLI będzie. Ty na to idziesz. <laughs> ja nie idę, bo mnie nie będzie. Nie będziecie? Nie lecisz? Nie, ja sobie online obejrzę. Hmm. Ja muszę oszczędzać. Niech będzie. Żona mu nie każe. Nie <noise> chcę powiedzieć. <noise> hmm. Accessibility Act, World Camp Connect, czyli to, co miał tak. Adam w zeszłym roku. I to też może być śmieszne i ciekawe. Gutenberg Speed Build Challenge. A web design duel. Pewnie będą się ścigać Od sprawę. No, w ogóle Jamie ma duży kanał, no, znaczy duży. No, duży. Większy od naszego to duży. Kanał na YouTubie, on tam robi. On właśnie prze, on zrobił to popularne wideo. Zbudował te w oparciu o FSR. Tak? A, te crunch, dokładnie. Czyli zrobił to samo, co robili u nas na warsztatach, tak. budowanie strony The New York Times na dokładnie tak. editingu. Dokładnie tak. No i następny dzień. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie będziemy przechodzić przez to wszystko. Wydaje mi się, że każdy może sobie przejść. Jeden dzień odhaczyliśmy. Ale pokaż na, na czym się kończy, tak naprawdę, bo to jest też. Okej, okay, naj... właściwie. Jedna z najważniejszych prezentacji, która, um, która tak naprawdę przyciąga zawsze całą salę. Mhm. Nieważna jaka duża by była. Dokładnie. Każdy jest... tak naprawdę tak na to dobrze. czeka na samym końcu, aby wyszedł na scenę Matt Mulenwek i powiedział kilka słów od. Od siebie na temat wszystkiego. To nie są kilka słów, to są zazwyczaj dość długie prezentacje i on tam często nie jest sam, chociaż w tym wypadku widzę, że będzie zupełnie sam. Będzie bez. Józefy? Józefy i bez Matthiasa. Mhm. Czyli ciekawie może, ale może, może jednak będzie z nimi, może to po no, Możliwe, zaznaczyć. ale też warte jest to, że zazwyczaj no on, on ma tutaj godzinkę, więc to jest tak, że te pół godziny to jest jakaś tam prezentacja właśnie o tym, co pewnie się działo, jakie są plany na przyszłość, a. Po, pozostałe pół godziny to jest na pytania z sali, tak? Czyli każdy tak naprawdę może podejść do mikrofonu i zadać pytanie bezpośrednio. Matowi, matowi zgadza się. Co lubi, albo powiedzieć, co mu się nie podoba, albo powiedzieć mu co się podoba i tak, tak. dalej. Tak? A jak ktoś nie chce mówić do mikrofonu, to czasami da się również go złapać na afterparty. Tak. Tu będzie w tej samej, widzę, w tej samej miejscówce, co e, impreza, co, co cała konferencja, więc nie będzie nigdzie trzeba spoko. wychodzić. Nie będzie trzeba jeździć i szukać po mieście. Uważam, że zawsze na plus takie coś. Więc... Szykuje się naprawdę fajny ewencik. Szkoda, że, że raczej nie dotrę. Daję sobie taką gwiazdeczkę małą, ale to nie wszystko zależy już aktualnie ode mnie. Zobaczymy. I trzymam Jak... kciuki ze wszystkich polskich prelegentów. Tak jest. Dokładnie. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Cieszy to bardzo, bardzo. No i tak jak powiedziałem, tak, nie wiem czy wszyscy to już usłyszeli, ale może to jest taka, jak to się mówi, droga do World Camp Europe w Polsce, tak, w jakiś sposób. Na pewno centrala, jak to się mówi, musi zauważyć polskich prelegentów na dużych eventach, żeby mogli nas obdarzyć zaufaniem, więc też podziękowania im chociażby, chociażby dodatkowo za to tak naprawdę, tak, że, że pomagają nam jako polskiej społeczności zaistnieć w wielkim świecie. I wydaje mi się, że tym, tymi mądrymi słowami Marcina Krzemińskiego, pokrzepiającymi tak zakończymy ten odcinek, ponieważ jakimś cudem opowiadaliśmy o World Campie w Gliwicach oraz World Campie w Turynie przez 40 minut. Dziękuję, że byliście z nami. Tak, no widzę, że tutaj kilka osób cały czas było, więc no mega, mega fajnie. Dziękujemy Wam. Idealna pozycja do snu. Tak jest. Dzisiaj było bardzo dynamicznie i ciekawie, można powiedzieć. Ktoś mi powiedział, że hmm, powinniśmy może odrobinę mniej mówić o tym, na przykład jest stwierdzenie takich, jak no, na przykład widzicie tutaj. Ponieważ mhm. niektórzy nas słuchają w samochodzie, niektórzy nas słuchają trochę jak podcast, więc mhm. moglibyśmy opisywać bardziej to, co się dzieje, tak? Na ekranie. Czyli na ekranie. żeby nasze live' y były bardziej dostępne. Zgadza się. Był o tym swoją drogą? Hmm, py, 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 Agenda. Jeszcze raz. Schedule, schedule. Deaf. Digital and Linguistic Accessibility Techniques and Strategies for Deaf People. To było coś dla Ciebie, Marcin, jeżeli chcesz nas wyróżnić w tym temacie. I Dobra. usprawnić. Dobra. A to już na, naprawdę na koniec. Pa, pa, pa. Was. Widzimy. Do się zobaczenia do tej... za tydzień. Będziemy kontynuować w robienie W odcinku. Pa, pa.